We Wrocławiu w minioną niedzielę życie na komisariacie stracił 25-letni Igor Stachowiak. I wydaje mi się skandalem raczej to, że dziś nie jest to rzecz, która otwiera wszystkie czołówki anten radiowych i telewizyjnych. Kiedy w Stanach Zjednoczonych doszło do całej serii brutalnych interwencji policji, które kończyły się śmiercią zazwyczaj czarnoskórych obywateli Ameryki, to doprowadziło to do stanu wyjątkowego w kilku stanach, do wielkich zamieszek, do olbrzymiego poruszenia społecznego sięgającego najwyższych gabinetów władzy w tym państwie. I wydaje mi się, że niezdolność naszego pochylenia się nad tym, co stało się we Wrocławiu, nie rozstrzygając jeszcze, co się stało, ale niezdolność do pochylenia się nad tą śmiercią jest dosyć przerażająca. Znaczy, ta cisza mnie jakoś uderza zupełnie, bo... A może właśnie nie chcemy tych zamieszek i stanu wyjątkowego we Wrocławiu. Może jednak działa w nas instynkt samozachowawczy. No ale ten stan wyjątkowy, on kipi pod powierzchnią. To znaczy zakopywanie tego, co dzieje się, zakopywanie olbrzymich i rażących problemów społecznych, które są także w miastach cieszących się taką renomą przyjaznych, nowoczesnych, innowacyjnych jak Wrocław, nie doprowadzi do ich rozwiązania. One będą kipieć, aż w końcu wybuchną. Zatrzymano łącznie w tym tygodniu we Wrocławiu ponad 40 osób. Sceny pod komisariatem na ulicy Trzemeskiej były naprawdę drastyczne. Znaczy, to nie był proteścik kilku śmiesznych nacjonalistów w Gdańsku, którzy sobie coś krzyczeli o zakazie pedałowania, tylko to były regularne zamieszki z użyciem przemocy, gdzie policja musiała interweniować brutalnie, a gdzie demonstrujący, i mówię to z przykrością, także owieczkami nie byli. I mówię to po to, żeby jakąś perspektywę tej rozmowie przywrócić. Znaczy, mamy rzeczywiście w Polsce do czynienia z przemocą policji. Zdarzało się to nierzadko w przeszłości, że młodzi mężczyźni ujęci za pomniejsze przestępstwa, na przykład posiadanie drobnej ilości narkotyków, byli traktowani nieproporcjonalnie brutalnie do tego, jakie zagrożenie mogli stwarzać. I w tym sensie śmierć Igora Stachowiaka i temat policji, temat nadzoru policji, politycznego nadzoru policji także przez ministra Błaszczaka, wydaje mi się, powinien być tutaj najważniejszy. Spychając na drugi plan wszystko to, co zdarzyło się w Gdańsku, niezależnie od tego, jak politycznie emocjonujące by to nie było. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.